Ale jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, osiągi. Nie powkładaliśmy sobie tych lepszych części, prawda? Ja nie wiem, czy to jakoś ma wpływ na prowadzenie tego samochodu, na dźwięk tego samochodu. Ale fajne jest to, że faktycznie możemy sobie te części powyciągać z innego auta i powkładać do zupełnie czegoś innego, nie? Zobaczcie, to jest ciekawe. Wał korbowy kupiłem do BMW z silnikiem R6 i wsadziłem go do Mercedesa z silnikiem V8 biturbo. Brawo, kurde. No ale nie czepiajmy się, to jest po prostu gra arcade'owa, tak? Okej, okay, tu mamy zawieszenie wyścigowe, tu możemy sobie lepsze hamulce zainstalować. Tu możemy opony pokazowe sobie wrąbać, jakbyśmy chcieli. Dajmy, zobaczmy. Furka ma już 281 punktów, także to jest całkiem spoko. Opłaciło się. Układ różnicowy dajmy sobie Pro. A tu mam dwa takie układy, nie wiem który. Drogowy czy układ pokazowy? Widzę, że drogowy da lepsze benefity, więc... Tak? I tutaj byśmy musieli sobie parę rzeczy pokupować. Póki co dajmy sobie to, co mam w ekwipunku. Dobra. No i majster, jest git. To co? Części... Nie no, w sumie nie potrzebujemy aż tak dużo kasy. To chodźmy może na no... Chociaż nie, czekaj, wyścigów mamy sporo do jeżdżenia. Chodźmy na wyścigi, trochę pojeździmy sobie w dzień, a potem pójdziemy na noc, bo z dnia można się w każdym miejscu na mapie przełączyć na noc, a z nocy na dzień nie można, nie? Tak szybko. I w sumie tak jak dałem to poszerzenie z tyłu, tak teraz wydaje mi się, że ono jest troszeczkę za małe, to poszerzenie z tyłu. Mogłoby być jednak większe. Proszę ba... A kurde, tu się już cała ekipa zrobiła, damn! Dobra, spoko. Tu... Uuuuj! Ta bryka ciśnie. Dobra, jak mamy taką ekipkę już tutaj, chodźmy może na ten... Chodźmy może na jakiś wyścig... Zniszczyć wszystkich. O, 240, doskonale. Podoba wam się ten Mercedes? O, dzięki. Myślałem, że jednak nie będzie wam się podobał. Kurde, patrzcie jak długo tekstury się doczytują. Kurde. No, brzmi dużo lepiej niż BMK, nie? I chyba też fajniej przyspiesza. Dobra. Spróbujmy sobie ten wyścig. 18 tysięcy za to? No dobra. Pojedziemy sobie. Zapraszamy grupę. Nie pokazało mi, ile tam więcej dostaniemy z tego, ale dobra. Klaksony oczywiście też można sobie tutaj zmieniać, ale... O, kogoś wywaliło chyba. Okej, to jeszcze raz. Ty, ale no, jak się cofa, to fajnie brzmi. No, faktycznie, w jeździe dowolnej brzmi lepiej ten samochód. To jest dziwne. Dobra, jeszcze raz grupa. Nikogo w grupie nie ma chyba. Dobra, jeszcze raz. Coś tam się złego stało. Zapraszamy, pyk. No i te felgi musimy wymienić, jakieś większe, nie? Zderzak z tyłu wam się tylko nie podoba, tak? Dobra, zobaczymy jak to będzie. Kurde. Ale dźwięk jest lepszy niż tej BMW-ki. No i mam wrażenie, że lepiej przyspiesza. Zobaczymy co to będzie. Dobra. I poszli. Wow. Wow. Co to było? No dobrze jest.
drzewa, rozwalamy słupy, wszystko. To jest Need for Speed, tego nie ogarniesz. W tym Need for Speedzie fajne jest to, że jak zwolnisz samochodem, to faktycznie te zakręty możesz normalnie pokonać, tak? Bez driftu. W poprzednich Need for Speedach nie ma bata. Zobacz maksymalną prędkość. Tutaj jeszcze nie jest wymaksowany, nie? Podejrzewam, że gdzieś koło 300 by wyciągnął. Tutaj na tym wyścigu by było ciężko. I poszedł. Dawaj gnoja na drift. Ta. No do driftu to jeszcze sobie furkę ogarniemy. Ja próbuję tutaj duże łuki robić, chyba nie ma sensu, nie? Pięknie. No drzewa ścina jak Farming Simulator, no nie? Pięknie, no i wyścigi idą bardzo ładnie. Ile hajsu? O, nie pokazało mi nawet. Zobaczę tutaj. 22, no tam 18 tysięcy plus jakiś bonus chyba, nie? Dobra, zobaczmy. Tu 22 tysiące mamy na przykład. Żeśmy jechali tu chyba. Tutaj mamy barierę. To może pojedziemy sobie... O, tutaj coś ciekawego. Znaczy ładna miniaturka. To daleko trochę. Ale to jest coś nowego. Tutaj też na dole mamy coś nowego, ale to zawody driftowe. Kurde, ja nie mam furki na drift dobrej. Tu mamy to. No dobra, to pojedziemy sobie może jeszcze jeden wyścig taki i pójdziemy na noc. Czy tu się uda prędkość maksymalną osiągnąć? Zobaczymy. Hej, jesteś teraz za mną? Nie, a co, zaginęła w akcji? Da, nic nowego. Pomyślałem, że skoro jesteście w ekipie, to może często się widujecie. Ale nie zawsze. Czy mówiła ci kiedyś, co się stało z jej ostatnią ekipą? Mówiła, że nie mogli znieść presji. Dobra. Coś w tym stylu. Uważajcie na siebie, dobra? Pogadam z nim, jak przyjdzie. Okej. Czy czytam dwa czaty? Tak, czytam dwa czaty. Że tak wybiórczo, bo tutaj w tej grze dużo się dzieje i na wyścigach ciężko coś przeczytać. Woo! Co to było? Kurde. Oj, musielibyśmy w drugą stronę chyba jechać, żeby prędkość maksymalną ogarnąć. Ale wiecie co? Tutaj tak naprawdę najważniejsza nie jest chyba prędkość maksymalna, tylko przyspieszenie w tych autach. A później sobie jeszcze ogarniemy, żeby zwiększyć moc nitro. Tam jest takie ulepszenie do samochodu, można sobie kupić. Naprawdę trzeba błyskawicznie reagować na ten ruch uliczny. I wydaje mi się, że im się bardziej postępuje w karierze, tym więcej tego ruchu ulicznego jest. No kurde, coraz więcej tych samochodów się pojawia. Dobra, mamy już wyścig. I lecimy. Nice. Patrzcie jak mu telecą, iskra aż z tego wydechu. Fajnie to wyglądało. Pięknie.
Dawaj Nissan GTR. Ja nie mam Nissan GTR jeszcze. No, ryk silnika fajny. Co ty na to, żeby 370Z albo 350Z na drifty? Kurde, no właśnie nie mogę się zdecydować, co by tam zrobić na drifty. Wydaje mi się, że to trzeba po prostu mieć mocne te samochody, żeby to leciało fajnie, bo jak się ma słaby samochód, to te drifty wyglądają tak, jakby miały nie wyglądać. Zobaczcie, tu jedzie ta BMW, co ma V8 4-litrową i ona fajnie brzmi. Właśnie mi minęła. To jest fajna fura. Nie do końca mi się z wyglądu podoba, ale dźwięk ma kozacki. Okej. Tutaj jakąś pszczołę gonimy. Ten wyścig jest już znacznie dłuższy i chyba właśnie przeznaczony dla takich samochodów szybszych trochę. Okej. No ale ładnie ten Merl lata, nie? No i pyk. Koniec wyścigu, parę tysięcy wpadnie. I co, idziemy na noc, nie? Walczyć. Zobaczymy, co to będzie. Wbijemy trochę reputacji. 10 meta twoja, tak, to trzeba, wiecie, walczyć. 35 tysięcy, pięknie. Ja bym sobie jednak wziął tą BMW i posłuchał jej chociażby. Tą taką, wiecie którą, nie? Ona musi fajnie brzmieć. Dobra, ale co, idziemy sobie na noc. Ops. O, przejdź do nocy. Ops. I już jesteśmy w nocy. Polonez V9. Dobra, jest noc, tu mamy strefę driftową. Może da się tym samochodem ogarnąć. Ojej, chyba nie bardzo. Dobra, jedna gwiazdka. Szału nie ma, nie? Dobra, jedziemy dalej. I tak, tu mamy jakiś wyścig. Spoko, możemy spróbować. Ten GTR ma taki... on jak na postoju jest i ciśnie, wiecie, na obrotach, żeby pierdział. O, zobaczcie, jakie mu iskry lecą, kurde, z wydechu. Ja nie wiem, czy to można jakoś zmodyfikować, czy coś. Zajebiście to wygląda. Zobaczcie na to, kurde. Ja czegoś takiego nie mam. Chyba, że to się dopiero robi samochody, żeby on tak... Dobra, jedziemy. O kurde, na milimetry policję ominąłem. Nieźle. Oho, na 3 gwiazdy? Na 3 gwiazdy. Przypadkowo, ale zaliczyłem. Dobrze. No, okej, to co, lecimy.
Ja nie mam takich ogni, kurde, z wydechu. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Dobra. Zrób Carbonelle Project z tego Mercedesa. Mieszka blisko mnie, a samochód sam wygląda mega na żywo. Oj, Fiata 126P na drogi. Tutaj nie ma. Jest Golf 1. Jedynie. Dobra. Co, startujemy? Tutaj też powinno pójść łatwo. Wow. No już coraz większe prędkości osiągamy, nie? Tutaj mamy sprincik, więc raz, dwa, trzy. I też kasa fajna wpadnie tutaj. No i co? I teraz taki mamy ten pomysł, żeby omijać policję, jeździć tylko wyścigi, żeby wbijać jak najwięcej tych punktów. No! Ja pierciut! Co to było? Widzicie, jak oni stają na tych skrzyżowaniach? Jak specjalnie się zatrzymał. Cholera. Ja mówię wam, te boty grają w zespole tutaj. Zatrzymują graczy. No kurde! Autentycznie, mówię wam, że tak jest. Kurde, jak oni to robią, człowieku? Ciekawe właśnie, będziemy same wyścigi teraz jeździć, te nocne. I zobaczymy, jaki to da rezultat. Jedź, ziomek, nie stawaj przed metą! Patrz, jak ją mu duprzota szczele. Pyk! Nie zatrzymuj się, ja mogę kończyć drugi. Chyba taką samą reputację wtedy dostaniemy, nie ma różnicy. Normalnie wbijaj, kurde. Fajnie, że każdy bot wtedy w swoją stronę jedzie, nie? Jak on to robi, że ten samochód jego tak... Dobra, co my tu mamy w pobliżu? Trochę policji jest. To już mamy zrobione. Tu jest jakiś wyścig. O, pięknie, 240. Tylko wiecie co, ja bym skoczył do garażu na chwilę. Dlatego, że chcę sobie wziąć wyzwanie, nie? Ale czekaj, jak skoczę do garażu. Dobra, jedziemy wyścigi, bez sensu, będziemy tam się kręcić, nie? Jedziemy na wyścig. Wiecie, że chciałem sobie wziąć jakieś wyzwanie, żeby mieć dodatkowe punkty później za to. Czekaj, dobrze, ale nie, tutaj. Tak samo, a czy dźwięk może jest podobny, ale te iskry lecą z tego GTR-a, co ze mną tu jeździ. To mi się podoba, jeszcze dodatkowo. Może on jakiś inny silnik wsadził czy coś, nie wiem. Ma większe rury, może, kurde. Albo jakąś inną mieszankę ma, kurde. Ale już się szybko jeździ, nie? Już inaczej to wygląda. Dobra, hop. Furia, tak się nazywa ten wyścig. Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. No u mnie tak nie robi! Co on z nim zrobił, kurde? Mój na pewno tak nie robi, no zobaczcie. Z tego jakieś tam iskry, kurde, co to jest? Podoba mi się. Też tak chcę. Może z policją się pościgać w nocy? O nie, nie. Znaczy, możemy się z policją pościgać, jak... Jak trochę
poziomów powbijam. Będziemy jeździć same wyścigi, a z policją może później się jeszcze pościgamy. Zobaczymy, okej? Okay? Dobra. Fajnie ta gra wygląda, nie? Yeah, ekipa rządzi. Tutaj musimy trochę po offroadzie. Mam opony pokazowe, więc one całkiem sobie radzą na tym, powiedzmy, błocie. Ale gdybym miał opony wyścigowe, to tutaj do zera praktycznie auto zwalnia. Mimo to wydaje mi się, że na ten wyścig lepsze by było auto z napędem na 4 koła. Nie? Coś z naprawdę super dobrym przyspieszeniem. Ale ciśnie. Ej, ta furka jest już sporo lepsza. Czy w tym rolu jest chip tuning? Jest. To przerób GTR i sprawdź, jak będzie miał. No właśnie, musielibyśmy go jakoś przerobić, żeby miał te iskry z wydechów, nie? To jest wersja GT, nie GTR. GTR jest troszeczkę mocniejszą wersją tego Mercedesa. Chyba, że chodzi ci o Nissana, tak? A, to kup Nissana. A, o Nissana wam chodzi, dobra. Myślałem, że chodzi wam o Merola. No nie wiem, jakoś tak nie jestem przekonany. Prawdę mówiąc, kupiłbym wszystkie samochody tutaj. Ej, idzie szybko, teraz te wyścigi, jak się ma szybką furę, to raz dwa. Wow, nie tutaj. Szkoda tylko, że nie możemy tych misji fabularnych robić razem, nie? Misje fabularne oddzielnie. Ale może to ma sens? Nie wiem. Mało brakowało. W ogóle widzicie czasami, że ja niekiedy między tymi pojazdami na milimetry się wymijam, prawda? No, powiem wam, że w starszych Need for Speedach nie byłoby to możliwe, żeby o, jak teraz sobie wyminąłem samochód, nie? Bo tam się zupełnie inaczej skręcało, jakoś tak dziwnie. Nie wiem, jak to określić nawet. W 2015 też tym rolem grałeś dość długo. O, bo czekek. Widzę, że... Gdyż oglądałeś serię, dzięki. Czy gram na padzie? Tak, gram teraz na padzie, na kierownicy albo na klawiaturze. Znaczy na kierownicy nie miałoby to sensu. Bardziej gra na klawiaturze by tutaj miała jakikolwiek sens, nie? A na padzie jest chyba najbardziej przyjemnie. No patrzcie, jak mu tam iskrzy. Kurde, zajebiście to wygląda. Widzicie to? Ja pierdziu. To ma faktycznie jakieś tam większe wydechy, ale nie wiem, czy to ma wrażenie. No, znaczy, nie wiem, czy to ma znaczenie. O, nie wrażenie. Dobra, nieważne. Tu mielibyśmy jeszcze jeden wyścig. Tu mamy jakąś... No, żeś... To jechaliśmy? Nie. Nie jechaliśmy tego chyba. Oj. Chyba nie jechaliśmy tego. No, wydaje mi się, że jechaliśmy ten wyścig. To czemu się jeszcze nowość pojawia? Nie? Jechaliśmy to? Chyba tak. Dobra, ale spróbujemy. Ktoś nas na furię zaprasza. Dobra. Możemy pojechać. Jakiś inny zupełnie gracz nas zaprasza na tryb.
Ja zaakceptowałem, zobaczymy. Nie wiem, jaki tam poziom był. Ile kosztuje Need for Speed? Jakoś 200 zł na peceta? Kurde. Dobra, startujemy. Nie jechałem go. Teraz biorę jakiś wyścig Furia, nie wiem co to jest. Jak tamtego wyścigu nie jechałem, to zaraz na niego sobie pojedziemy i go zrobimy. Bo chyba przy wyścigach, przy których się pojawia, że to jest nowość. Znaczy, ja będę jechał w nocy. Oby, co to? A, na szczęście. Okej. To ten sam? Nie, to jakiś inny jest. O, co to za fury? Ja tu wbiję do jakiegoś... Nie, to jest ten sam, dobra. Nie zderzaj mnie, nie rysuj mi mojego merca, ziomek. Dobra, zrobiliśmy. To teraz jedziemy sobie może... tutaj. Zrobimy jakiś nowy wyścig. Zobaczymy, co tam jest do roboty. Kolejny wyścig Mercedesem, mega fajnym, dużo szybszym od poprzedniego auta. Jest różnica, to kolosalna. Ale czekam jeszcze na jakieś Lambo. No myślę, że jak dojadę do garażu, jak sobie porobimy kilka tych wyścigów teraz, to sporo samochodów nowych mi się odblokuje. Czekam na to. Tutaj Subarka w ogóle w jakim kamberze, nie? Ciśniemy ich. Tutaj też jeszcze przeciwników będziemy mieli sobie takich, o. Ale jak się jedzie w kooperacji, to nawet ciekawie jest. O kurde, jaką mam już furę zniszczoną. Trzeba przejechać przez naprawkę. O kurde. Ale mnie załatwił dziad. Gdzie on pojechał? Gdzie ziomek pojechał? Pojechał prosto, a tutaj wyścig skręca w drugą stronę. O! Teraz będziemy mogli przetestować maksymalną prędkość tego auta chyba, bo jedziemy mocno z góry. No, powiem wam, że 300 to tak? Ciężko. ...280? No, jeszcze do 300 nie dojdzie. Ale tutaj tą prędkość naprawdę fajnie czuć. O, brakowało. Teraz to jesteś kozak totalny, no z tą furą? Człowieku. Dobra, hops. Okej. Teraz to ładnie idzie, jednak faktycznie jakiś tam... Znaczy myślę, że łatwiej jest kupić nowszy samochód. On już ma tam dużo lepsze parametry niż jakimś tam... Jakieś tam starsze ulepszać, nie? No, tym to się ciśnie. Nie ma porównania. Ale też miałem dobre części kupione do niego. Mimo to na tych samych częściach gorszy samochód z innym silnikiem, no, był dużo słabszy, nie? No, to jest dosyć logiczne, tak? Ale nie zawsze. Zresztą, to jest Need for Speed. Tu nie wszystkie rzeczy są tak bardzo oczywiste, jak mi się wydawało. Fajne jest to, że jak jedziemy sobie w wyścigu, to inni gracze na sesji nas widzą, jak my się ścigamy. I też widzą tą policję i też mogą uczestniczyć w pościgu, tak? Nawet nie będąc w wyścigu naszym. To jest bardzo fajne. Już od jakiegoś czasu to funkcjonuje w Need for Speedzie. Luciano Cozzuro. Tak. Dobra, meta. I cyk, przejeżdżam przez metę, ukończyłem pierwsze miejsce, 6350.
punktów reputacji i ten. Odblokowano wyścig wysokiego poziomu. Okej. Dobra. Spoko. Zobaczmy sobie, co tu się wydarza. Oj, policja do nas dojeżdża. To ja już jadę na następny wyścig, bo to też jest jakaś nowość. Dawaj, ziomek, uciekaj stamtąd, mnie policja ma przegonić! Kurde, na mnie policję tutaj nakręci. A to już jest, wiecie, trzeci poziom, to nie ma lipy. Chyba, że razem będziemy uciekać. Dobra, to razem uciekamy. Czekaj, ja też tą policję złapię. Czy nie? Dobra, on pojechał w drugą stronę, jest git. On ma jakieś tam systemy różne. Ej, czy jedziemy zdeponować te punkty, jak myślicie? Dawajcie jeszcze ostatni ten wyścig, pojadę sobie w solo. Chyba, że ziomka wezmę z tego pościgu. Poczekaj. Co on robi? On daje się złapać? Co on robi? O nie! Nie gonią mnie, haha! Patrzcie, chyba mnie nie gonią. Chyba jest git. Chyba jest git, chyba mnie nie gonią, dobra. No trzeci poziom, już trzeci poziom to nie jest lipa. Dobra, mogę? Ej, nie mogę zacząć. Mogę, dobra. Zapraszam grupę. Może uda się go wyrwać z tego pościgu. Co tam się dzieje? Chyba nie ten. Chyba nie będzie w stanie wyjść z tego pościgu. Nie wiem. Chyba tak, chyba nie może zaakceptować zaproszenia, jeśli jest w pościgu. Dobra, to ja pojadę tu solo. O nie, 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 o nie! Dobra, jak się stoi grzecznie na poboczu, to nikt cię nie goni, na szczęście. Dobrze. Dobra, chodźmy sobie ten wyścig, pojadę w pojedynkę. On próbuje tam zgubić policję, ale... no nie wiem. Dobra. Czy dodali kamerę z kokpitu? Nie, nie ma tu kamery z kokpitu, ludziska. Dobra, jadę w pojedynkę. Trochę mam zniszczoną furę, więc jakby mnie tu policja zaczęła gonić, to ino roz, bo walną cię raz i mogą ci pół zdrowia zabrać z samochodu, naprawdę. A jak cię rozwalą całkiem, to koniec. Jedziemy sobie, po tym wyścigu wbijam na bazę, deponuję punkty. Kurde, policja z przodu. O kurde. Niedobrze. Dużo policji z przodu. Ryzykownie. Chyba mnie nie widział. Dobrze. Patrzę na mapkę, co tam się dzieje. Na szczęście to jest sprint. Zaczął ganić innych rajdowców tamten policjant. To nie lipa, to jest prestiż. Tak. O kurde. Sporo policji, trzeba ich unikać, naprawdę, bo można... Tutaj policja jest bardzo mocna, ale później sobie poinstalujemy różne systemy unikania policji. Może jakoś to będzie. Kurde, mało brakowało. O, powinienem parę poziomów wbić z tego wyścigu. No i sprawdzimy, ile teraz punktów dostanę. No, będzie awans na pewno. Myśmy sporo wyścigów porobili. Ciekawe, jak tam ziomeczka, czy go złapali, czy nie? Dobra, uciekamy. Dobra, zobaczmy. 57 tysięcy dostałem nagrody. I 27 tysięcy reputacji. O, 83 tysiące reputacji. 20 poziom, 22 poziom i prawie 23. A wiecie, co jest na 23? Na 23 można robić swapy. Wow. Wow. Nowe samochody, zobaczmy, jakie fury. O, tak. Nie. Nie. Nie, same stare. Dobra, bo same starocie, kurde. Golfina się odblokowała. Golfina na drift trzeba. Skyline'a. Same stare furki się odblokowały.
Jedna maździocha z 15 roku. Fox Body. O, RSX, fajnie. Chodzia. Nice. S2000, Golfina. Subarka. Raptor. Kurwetta. I następna kurwetta. 31 samochodów odblokowałem, słuchajcie. AMG się odblokował. Jaguar. F-Type R. No i GTR Premium się odblokował. I Carrera. Kurde, ile tych samochodów, nie? O, tu mamy Roadstera. GTS Roadster. I8 Roadster. DB11. NSX. O, Polestar 1. No i ostatni Diablo Super Veloce. Kurde, 31 samochodów jednej nocy odblokowałem. Masakra. Opłacało się, faktycznie warto robić. Zamiast się bawić z policją, jeździsz tylko i wyłącznie wyścigi. To daje fajny rezultat, jak widać.